Matka Mateusza Muranskiego rzuca nowe światło, śmierć syna będzie przełom w sprawie. Mateusz Muranski zmarł 8 lutego 2023 roku. Nic nie wskazywało na to, że mężczyzna odejdzie w wieku 29 lat. Według informacji, które pojawiły się w mediach, to ojciec Mateusza pierwszy dowiedział się o śmierci syna. Panowie byli ponoć umówieni na spotkanie, jednak chłopak się na nim nie pojawił. Nie zadzwonił też do ojca z informacją, dlaczego nie przyszedł. Jacek postanowił wybrać się do mieszkania 29-latka, aby sprawdzić, co się stało. Młody Muranski nie otwierał drzwi, dlatego jego ojciec postanowił sam wejść do mieszkania. Zastał pociechę lezacę w lusku. Jeszcze wtedy myślał, że Mateusz spi. Niestety prawda okazała się zupełnie inna. Okazało się, że 29-letni Mateusz od lat cierpiał na bezdech, który w znacznym stopniu mógł przyczynić się do jego śmierci. Po ponad miesiącu od śmierci syna głos w sprawie zajęła jego matka Joanna Godlewska-Muranska, która udostępniła w swoich social mediach internetowe komentarze autorstwa Jacka Muranskiego. W jego licznych publikacjach można przeczytać, iż ich jedyny syn zmarł nie w wyniku hejtu pojawiającego się w sieci, lecz wskutek choroby, na które od lat cierpiał. Kobieta w swoim długim wpisie wyjawiła, że w związku z licznymi informacjami, które pojawiają się w sieci, musi wyjawić, jak doszło do wypadku. Kobieta wyznała również, iż jej syn planował założyć rodzinę. Wiele życzliwych osób pisze do nas, kierowanych odruchem serca i empatia, co bardzo doceniamy. Ale właśnie w obronie dobrego imienia naszego ukochanego syna Mateusza i w celu zahamowania pomówień i plotek na temat jego najdalszej podróży, jestem zobowiązana w tym poście wyjaśnić i wytłumaczyć ten tragiczny wypadek tak, jak to rzeczywiście wyglądało, i pokazać perspektywę życia i cudowne plany założenia rodziny przez Matiego z jego ukochana narzeczona Karla Wolska rozpoczęła swój przejmujący wpis matka Muranskiego. Na koniec Godlewska-Muranska napisała, że fani jej syna nie powinni oceniać go na podstawie plotek. Do swojego drugiego wpisu dodała też liczne skreny, na których wyraźnie widać, jak jej mas opowiada internautom, co się dokładnie stało. Życie tu na ziemi jest najważniejszym etapem przed najwspanialsza podróża naszego życia, wyprawa na drugą stronę. Nie oceniajcie więc na podstawie plotek, domniemań i plugawych ludzkich języków. Kropka. Swoimi codziennymi działaniami i dobrym sercem pokazujcie człowieczeństwo, pomagajcie potrzebującym i nie dajcie się ludzkim językom. Pamiętajcie, że jedyna ocena, która będzie podsumowaniem naszego ziemskiego życia, będzie ocena nas samych w obliczu Stwórcy, przed którym wszyscy staniemy i będziemy rozliczeni z naszego doczesnego życia. Wraz z Jackiem Muranskim życzymy w ten niedzielny wieczór spokoju ducha i refleksji. Kropka. Przeczytajcie z powagą i należnym szacunkiem do Matiego treści zawarte w udostępnionych skrajnach w poście. Zakończyła kobieta. Mateusz Muranski znany był z produkcji Lombard. Życie pod zastaw. Jakiś czas temu młody mężczyzna wystąpił też w filmie o Jerzego Skolimowskiego. Był także sportowcem, miał za sobą 9 walk 29-latek występował na takich wydarzeniach jak FAME MMA, Hikhlegue oraz FEN 34.